Niektórzy tylko myślą, że to dawne czasy, a tymczasem demony się zaktualizowały w przedziwny sposób. Dobrze jest więc się tak trochę przyglądnąć, no i jakieś wnioski wyciągnąć. Mam nadzieję, że to będzie też i dzisiaj możliwe. Może przejdźmy do pytań, bo jest ich tak dużo, że chyba na wstęp nie będzie wiele czasu. Pierwsza grupa pytań to tylko cztery pytania, dotyczą złego ducha. Pytanie pierwsze, czy istnieje takie coś jak piekło? Skąd o piekle wiemy? No słuszne, jeśli mamy mówić o złych duchach, no to najpierw czy w ogóle one są. Więc o istnieniu piekła wiemy tylko i wyłącznie z objawienia Bożego. To, co człowiek sobie pokombinuje w swojej głowie, to nie może być obowiązujące dla wszystkich. Natomiast to, co jest w Piśmie Świętym, dla ludzi wierzących powinno być zobowiązujące. Ja może też nie będę przytaczał wszystkich miejsc oczywiście, ale myślę, że wystarczy przypomnieć Mateusza 25 rozdział, tam gdzie Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym. Podzieli ludzkość na dwie grupy, tylko na dwie, mimo całej różnorodności. Po lewicy, po prawicy. Do tych po prawej powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Nie wszyscy się zmieszczą w Królestwie Bożym, nie zmieszczą, nie wszyscy wejdą. Jest jeszcze druga grupa ludzi, do których powie: idźcie precz przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. I tu nie ma chyba wątpliwości. Albo jest niebo i piekło, albo nie ma nic. Takich miejsc jest bardzo dużo w Ewangelii, na przykład przy rozliczeniu tych talentów. Temu, co przyniósł jeden, pończosze zawiązane, powiedział: wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I takich miejsc jest dużo. 10 panien, 5 rozsądnych, a lepiej to chyba nazwał ojciec wujek w starym tłumaczeniu, panien mądrych i 5 głupich. Więc tam też jest: nie znam was, i zostaną na zewnątrz. No, chyba nie ma wątpliwości. W Piśmie Świętym jest wyraźnie mowa o piekle. Natomiast o złych duchach też nie ma wątpliwości. Kto skusił pierwszych rodziców? Wąż. Ale to nie był taki zwykły wąż. To był pod postacią węża sam właśnie zbuntowany anioł. Tak samo ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa. I inny znak ukazał się na niebie. Smok barwy ognia i tak dalej. To jest także symbol tego zła, jak mówi Ojciec Święty, osobowego zła. To nie jest tylko zło jako zło. To jest ktoś, to jest osoba z istoty swej zła. Myślę, że tyle może wystarczy. Drugie pytanie. Dlaczego aniołowie opuściły raj i spadły do piekła? I podobne następne pytanie. Dlaczego złe duchy zbuntowały się przeciw Bogu? Dlaczego to my nie wiemy? Wiemy tylko tyle, że był bunt. Natomiast teologowie i święci, można wierzyć w te wizje świętych, można nie wierzyć, bo to są objawienia jednak prywatne. To, co jest w Piśmie Świętym, to jest obowiązujące dla wszystkich. Natomiast to, co jest objawień prywatnych, można przyjąć, można nie przyjąć. Więc właśnie teologowie i święci mówią, że kiedyś Bóg po stworzeniu aniołów przedstawił im dalszy plan stworzenia, bo to nie był koniec, to był początek. Najpierw stworzył aniołów, a potem pokazał wszechświat i w tym wszechświecie malutką planetę Ziemia i na niej ludzi. I dalsza historia tych ludzi, że ci ludzie się zbuntują, odejdą od Boga, a Bóg dla ratowania ich syna swego pośle, by stał się człowiekiem i za nich złożył ofiarę. I tu podobno zbuntowani wykrzyknęli: takiemu Bogu służyć nie będę. Takiemu. Bo gdyby on chciał przyjąć postać anioła, to by nie mieli nic przeciwko. Ale skoro sam Bóg przyjmie postać człowieka, który jest, nie ma co ukrywać, w stworzeniu niższym stopniu, aniżeli anioł, bo ten związek z materią człowieka bardzo ogranicza. Anioł jest tak zwanym czystym duchem w znaczeniu filozoficznym, czyli bez żadnego istotnego związku z materią. Jest tylko duchem, może tak by było lepiej powiedzieć, zamiast czystym, jest tylko duchem. W związku z tym to jest umysł przenikliwy, on widzi istotę rzeczy. A człowiek
poprzez mózg, czyli poprzez materię, dopiero poznaje ten świat i siebie samego, nawet sam fakt, że ma duszę, to też tylko przez refleksję może poznać. A więc jest potężne ograniczenie nawet od mózgu, proszę zauważyć. Jeśli ktoś ma uszkodzony mózg, nie rozwinie się normalnie. Jeśli ktoś, mówimy, upośledzony, no właśnie, to taki człowiek duszę ma na pewno zdrową, normalną, pełną, pełnosprawną, natomiast ciało go ogranicza. I również poznawanie całego świata. No my tylko możemy to, co widzą oczy, słyszą uszy i co mózg przetrawił, pojmie. Dlatego właśnie oni uważali, że to jest poniżenie dla Pana Boga. Niby w takiej honorowej sprawie wystąpili. Ale równocześnie był w tym bunt. Dlaczego nie stanie się aniołem, tylko stanie się człowiekiem? I stąd jest taka wielka nienawiść do człowieka u złego ducha. Zły duch w dalszym ciągu gardzi człowiekiem. To jest wielka pomyłka na przykład satanistów, jeśli oni się uważają za przyjaciół szatana. Szatan nie ma przyjaciół, tam nie ma przyjaźni między nimi. On nie wie, co to jest jakakolwiek miłość, a przyjaźń to jest też forma miłości. Tam jest tylko i wyłącznie nienawiść. Oni się tak nienawidzą między sobą, jednoczą się, to będzie jeszcze też takie pytanie, jednoczą się w ataku na człowieka czy na ludzi. Więc dlatego się aniołowie zbuntowali. Aha, zacząłem, że właśnie często na egzorcyzmie zły duch łatwiej powie imię Jezus, bo chociaż on jest człowiekiem, ale jest Bogiem, przed nim im się łatwiej jest uniżyć, aniżeli powiedzieć Maria, bo to jest tylko człowiek, który jest po to, aby deptać głowę węża. Tego nie mogą przełknąć. Bardzo nie lubią różańca, bardzo nie lubią w ogóle modlić do Matki Bożej. Trzecie pytanie. Jakie tempo? Za ile dojedziemy do mety? Jak złe duchy są zorganizowane w piekle? No właśnie. Jak organizują się złe duchy w ataku na ludzkość, na Kościół? I też tutaj nie ma w teologii nic pewnego na ten temat, natomiast powiem troszkę tak z praktyki. Kiedyś na egzorcyzmie zły duch się tak odezwał: bo u nas są aniołowie z wszystkich chórów. Więc podczas buntu nie było tak, że niżsi aniołowie się zbuntowali albo ci wyżsi. Z każdego chóru część się zbuntowała, część została wierna. A jeśli tak, to tam też jest hierarchia, ta, którą Bóg ustanowił. Najwyższym takim wodzem, szefem, ich Bogiem w cudzysłowie, nie jest Lucyfer. Jest jakiś zły duch, który ma imię Szatan. To już kiedyś wspominałem, to jest zarówno imię popularne dla wszystkich tych demonów, ale też imię jednostkowe, jednego, i on jest wodzem. Po nim jest dopiero Lucyfer i ci znani z Pisma Świętego to też są z tej wysokiej półki. Jak organizują się w ataku na człowieka? Oczywiście z nienawiścią do siebie. Kiedyś na egzorcyzmie było tak, a już to była taka modlitwa, która widać, że im bardzo dokuczyła, to usłyszałem taki głos: ten Lucyfer głupek odszedł, a nas tu zostawił. Byli wściekli na niego, że oni jeszcze muszą tu siedzieć, a tamtym już... No to rzeczywiście sobie wtedy przypomniałem, miłości między nimi nie ma. Tam jest tylko nienawiść. Natomiast w ataku na człowieka to jest ich walka z Bogiem. Tylko do Boga oni nie mają żadnego dostępu. Mogą tylko walczyć z Bogiem w człowieku. I to wykorzystują. Tu się organizują świetnie. Bywa, że... Najczęściej tak jest, tam też będzie takie pytanie, że ich kilka duchów złych opanowuje jednego człowieka. Dla ducha to nie jest problem. Jeden ten sam duch może też kilka osób opętać, objąć, tak zupełnie wziąć we władanie. Dla nich miejsce, przestrzeń, czas nie istnieje. To jest zupełnie inna relacja, niżeli u nas. To tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Czwarte z tego cyklu i ostatnie. Czytałem, że każdy anioł ma imię i takie jest przekonanie teologów, z tym, że my tych imion nie znamy. Nawet i czasem się zmusza złego ducha, w rytuale, starym rytuale to było, że się zmusza złego ducha, żeby podał imię, bo jak poda imię, dla niego jest to już takie ujawnienie i wtedy jest o wiele łatwiej uwolnić człowieka od niego, więc bardzo niechętnie to robią, ale niekiedy właśnie pod rozkazem w imię Jezusa też powiedzą.
mają imiona, nie tylko te znane z Pisma Świętego, czasami takie zupełnie dziwne dla nas, jakby nieznane. Teologowie mówią, że anioł to jest takie pojęcie ogólne. Natomiast imiona aniołów, które znamy, Michał, Rafał, Gabriel, to od ich zadania wykonanego. Michał po hebrajsku, któż jak Bóg, ten, który stanął na czele tych wiernych aniołów. Tak samo właśnie Rafael, Bóg uzdrawia, ten, który był przewodnikiem młodego Tobiasza, uzdrowił jego ojca Tobiasza. Tak samo Gabriel, to jest właśnie zwiastun dobrej nowiny. Stąd się biorą imiona, ale to są nasze imiona. Jak one się tam między sobą imionami posługują, to tego nie... Znaczy, poczekajmy, jak będziemy w niebie, to się zorientujemy błyskawicznie. Drugi cykl. Działanie na człowieka, działanie złego ducha na człowieka. Tu już jest 11 pytań. Trzy są mniej więcej podobne. Co złe duchy mogą spowodować w naszym życiu? Czy diabeł może uczynić coś dobrego, czy zawsze czyni zło? Czy zły duch, który wszedł do ciała, może pomagać nam bronić od większego zła i pomagać nam rozumieć pewne sprawy w życiu? To ostatnie sobie też odłożymy trochę, ale nic one tego samego zagadnienia dotyczą. Jaki może być wpływ na człowieka? Przepraszam, czy zły duch może pomóc człowiekowi? On jest z istoty zły. To nie jest to, co u nas zły człowiek. Nawet w bandycie jakieś tam echa, resztki miłosierdzia na przykład mogą się odezwać. Tutaj nie ma takiej możliwości. Albo takie określenie, bronić od większego zła. Przepraszam, jakie jest większe zło, jak oddać duszę szatanowi? To jest pytanie sprzeczne samo w sobie. Nic dobrego od złego ducha dostać nie można, można tylko stracić. Czy on pomaga rozumieć pewne sprawy w życiu? To też nam dalej jeszcze będzie. Kochani, tak, on daje prezenty swoim sługom, ale po to, żeby ich bardziej zniewolić. Na przykład przy bioenergoterapii, on może homeopatii, on może pomóc człowiekowi przez jakiś czas, po to, żeby go zniewolić, żeby on uwierzył, żeby wszedł głębiej w to uzależnienie, a on później sobie odbije. Więc jeśli jest jakieś dobro takie dla nas w naszym pojęciu, to pamiętajmy, to jest czasowe, to jest cukierek, który ma przekupić człowieka, ale potem jedna tylko zapłata, to jest słowo Glorii Polo, tej uderzonej piorunem, że jedną zapłatę potem zły duch żąda duszy człowieka i to na wieczność. Jaki interes? Czy można mówić do złych duchów, rozkazywać im? Czy one nas usłyszą? Czy jest możliwość współpracy ze złymi duchami? Czy można mówić do złych duchów? Nie radzę. Jeśli, to tylko w odniesieniu do siebie, gdy nas atakują, w imię Jezusa zawsze proszę dodawać, bo my na władzy nad nimi nie mamy. Imię Jezusa idź precz ode mnie. Tak możemy. Już nie radzę mówić tak, gdy chcemy komuś pomóc. Nie mamy nad nim władzy rozkazywać mu. Co do siebie, to jeszcze mamy większą. Co do innych osób, nie. To jest tylko i wyłącznie dla egzorcysty. Rozkaz wydawany złemu duchowi może bezpiecznie wydawać tylko egzorcysta. On ma za sobą powagę i ochronę Kościoła, czyli samego Chrystusa. Natomiast mówić niestety można do złych duchów. One bardzo na to czekają. Zaczyna się taki od pogawędki, udają przyjaciół, ja ci pomogę, a przy mnie to osiągniesz, a tamto osiągniesz, obiecują różne rzeczy. Nie, na przykład nie tak dawno obiecali, żeby mnie przekupić. Dam ci 3 samochody. Uśmiechnąłem się i mówię, to lepiej jeden autobus. No, ale to już tak tylko, bo właściwie mówię, nie powinno się z nim biegać, tylko czasami człowiek nie wytrzymuje, bo mimo, że to są duchy o wiele bardziej inteligentne od nas, one czasami błędy też robią. I bardzo nie lubię, jak się im taki błąd wykaże. Rozmawiać z nimi to znaczy układać się. Nawet można myśleć o nich, do nich, te myśli skierować i one też mogą wtedy te myśli proszę zrozumieć mnie dobrze, nie wszystkie myśli zły duch zna, ale uważam, że te myśli, które się do niego odnoszą, on poznaje. Takie świadectwo chłopaka, pytam, 22-23 lat mniej więcej, jak żeś to wlazł w opętanie? Pomyślałem sobie, że jeśli mi diabeł pomoże ten egzamin zdać, to mu duszę oddam. A ja kiedyś miałem znowu takie doświadczenie, miałem wątpliwość.
czy to jest opętanie, działanie złego ducha, jakieś dręczenie, czy nie, czy jakaś tam, powiedzmy, autosugestia nawet. Więc nie chciałem mówić tego głośno, ale mówiłem w myślach, wydawałem rozkaz. W imię Jezusa rozkazuję ci, powiedz, jakie jest twoje imię. I tak w dłuższy czas, po chwili słyszę, chcesz znać moje imię? Powiem ci. A więc nawet i myśli, ale te, które się do niego odnoszą. Poza tym to jest świetny kombinator. On ma doskonałe rozpoznanie człowieka, dziesiątki tysięcy lat obserwacji. Naszą historię całą zna, nie tylko od urodzenia, od poczęcia, ale jeszcze od przodków. Może więc doskonale przewidywać wiele rzeczy, na przykład nasze zachowanie, postępowanie, wybory. Albo też, jeśli chodzi na przykład o stan zdrowotny, on doskonale widzi wszystkie nasze narządy. On wie, co tam w nich szwankuje, umie obliczyć, na ile to nam jeszcze wystarczy i może dać taką przepowiednię, za 2 lata umrzesz. Tak się to kiedyś też zdarzyło. Faktycznie człowiek był na wykończeniu. Po 2 lata się kończyły, on miał jeszcze rokowanie 10 dni. Po modlitwie, nie wiem czy do dziś chłop żyje, ale w każdym razie przynajmniej przez 1,5 roku potem żył, bo miałem taką wiadomość. Więc tak to jest z tą rozmową, z tymi kontaktami ze złymi duchami. Czy można im rozkazywać kpiny? Można powiedzieć, w czarach to jest. Przekleństwie to jest. Idź i zaszkodzić, masz zaszkodzić takiemu i takiemu człowiekowi. Nawet można mu polecić, co ma zrobić. Ale to jest dla niego akuratnie fantastyczna okazja. On niczego więcej nie pragnie, jak tego, żeby ludziom szkodzić. Nie może, bo tam jest na przykład anioł stróż, go nie puści. Ale jak go człowiek wysyła, człowiek ma sferę wolności wokół siebie. Pan Bóg mu tę wolność dał i szanuje. Może więc zaskoczyć niekiedy przez człowieka bardziej aniżeli sam osobiście, bo człowiek może tej swojej wolności bluźnić Panu Bogu, profanować Najświętszy Sakrament, świętokradzko przyjmować sakramenty. Może też tym bardziej człowiek człowiekowi szkodzić. Na przykład pobudzi człowieka albo do samobójstwa, albo do morderstwa. Będzie go do tego zachęcał. Taki jest rozkaz wydawany złemu duchowi. W złym, w dobrym nie ma absolutnie mowy. To jest właśnie pomyłka, jeśli ktoś myśli, że przechytrzy złego ducha i coś na tym skorzysta. I teraz znowu 2 pytania podobne. Jakie zniszczenie wywołuje w człowieku zły duch? Jak bardzo szatan może wyrządzić zło ludziom i światu? Może i bardzo może. I tego chce. Gdyby nas Bóg nie bronił, co by z nami było? Też kiedyś na modlitwie słowa: jakbym mógł, to bym ten cały świat w gruzy obrócił. Jakby mógł. I dzisiaj już na przykład, jak chodzi o stronę techniczną, nie ma wątpliwości, że człowiek to może dokonać. Przez złych ludzi tylko może zrobić. A sam osobiście nie, bo to nie jest, Pan Bóg na to nie pozwoli. Może więc bardzo szkodzić, może małą jakąś na przykład przyczynę choroby rozpętać do choroby śmiertelnej. To może, jeśli człowiek właśnie jest daleko od Boga, jest bardzo narażony. Ale tu są jeszcze pytania takie jak gdyby pomocnicze, też z tego zagadnienia. Czy złe duchy mogą wpływać na decyzję człowieka? Tak, jak najbardziej. O to im chodzi, żeby wolną wolę człowieka przejąć we władanie. Żeby z człowieka zrobić taki manekin, pajaca na sznurku. Pociągnie i on już tak musi działać. Grzecha nałogowych co jest? Właśnie to zły duch. Nieraz człowiek, ja tego nie chcę i robię. I wiem, że nie powinienem i robię. To jest właśnie to, że może wpływać na decyzję człowieka w zniewoleniu, a tu jeszcze nie jest opętanie. To jest tylko na przykład zniewolenie od papierosów, od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, od nienawiści, od pornografii, od pieniactwa, od czegokolwiek, od zemsty. Zniewolenie. To są jego decyzje, które podrzuca człowiekowi. W każdej pokusie jest już właśnie próba takiego wpłynięcia i on to robi w sposób taki bystry. Nie mówi, idź ukradnij, bo człowiek szybciej zreflektował. Mówi mu tak, pójdę, ukradnę, przyda mi się, dobre to jest. Będą się dziwić ludzie, ale im dokuczę. Ja, on to mówi w pierwszej osobie. Taki właśnie chwyt to już w pokusach. W dręczeniu to jest
bardzo takie oczywiste, stale te myśli chodzą. Na przykład, jeśli ktoś ma myśli samobójcze, takie obsesyjne, to on z tym chodzi dzień i noc, dosłownie. Zabij się, weź pastylkę, weź sznurek, włóż łapę do kontaktu. No, dosłownie cały czas mu to zawsze towarzyszy. A w opętaniu to już człowiek nie ma nic do gadania, bo wtedy on tym ciałem włada. Może nim rzucić. To już też kiedyś opowiadałem, jak chłopak skoczył do sanu i niestety się utopił. Uważam, że to było właśnie pod wpływem takiego opętania szatańskiego. To nie była jego decyzja. Tak, na decyzję. Czy złe duchy mogą wpływać na stan naszych finansów, naszej kariery? W obydwie strony, proszę Państwa, może. Może zły duch pomóc człowiekowi zrobić fantastyczną karierę i dużo pieniędzy zarobić, ale wtedy, gdy mu człowiek duszę odda. A może też zniszczyć człowieka materialnie, finansowo, gdy ten człowiek buntuje się przeciwko niemu. A ba, nawet wtedy, kiedy nieświadomie mu służy, to też chyba już kiedyś mówiłem, jeden z księży opowiadał, że jego przyjaciel miał hotel i nazwał sobie ten, żeby uatrakcyjnić, hotel pod Buddą. Posąg Buddy stał przed hotelem, w każdym prawie pokoiku posążek Buddy, no ale interes mu się zaczął psuć, o mało nie zbankrutował. Poprosił tego przyjaciela egzorcystę, przyszedł, zobaczył, chłopie, co ty tu masz, ta powyrzucaj te śmiecie. Pomodlił się, on to usunął i znowu interes odżył. Więc nawet tym, którzy chcą niby z nim współpracować, ale tak na pół świadomie, on też może pomóc, może wpływać. Ja się boję, że wielu ludzi do bogactwa doszło, dzisiaj nawet u nas, z pomocą złych duchów. To nie są uczciwie zarobione pieniądze. Choćby taka ślepota, jeśli ktoś w Polsce, gdzie jest taka bieda, gdzie nie ma na lekarstwa, gdzie trzeba, ludzie ciężko chorzy, muszą czekać po kilka miesięcy na badania, a gdzie potem leczenie. A ktoś zarabia na przykład 100 tysięcy miesięcznie, czy nawet tylko 50, to nie jest to bez udziału szatana. Normalny człowiek by przynajmniej te 490 tysięcy rozdał z 500. Skąd się biorą obsesyjne myśli? To już właściwie trochę mówiłem, ale tutaj bym zrobił uwagę, że mogą być inne źródła. Może być też choroba psychiczna. Ponieważ w tych dziedzinach dużo jest niejasności, bardzo łatwo się pomylić. Dlatego dla nas takim zadaniem ważnym jest rozpoznać, czy ktoś przychodzi z dręczeniami, jest zdrowy psychicznie. Oczywiście, dlatego jest też trudno poznać, że po dłuższym dręczeniu każda psychika wysiada. Więc jakieś odchyłki, człowiek długo dręczony, niekiedy to trwa całe lata, on też będzie się nadawał do leczenia. I często właśnie w ten sposób właśnie radzę, żeby ktoś najpierw podleczył psychikę do psychologa, do psychiatry, a potem dopiero przyszedł na modlitwy. Ale to wcale nie świadczy o tym, że nie ma tam na przykład opętania. Nie, tylko że psychika już jest tak zmęczona, że nie można w tej chwili się z nim dogadać praktycznie, on będzie cały czas ulegał. Czy złe duchy mogą namawiać człowieka do samobójstwa? Oczywiście, to jest ich cel główny. I to jest najpiękniejszy dla nich sukces, zniszczyć człowieka, ale przede wszystkim przez samobójstwo. Przez wypadek, przez chorobę, przez jakieś takie dręczenie długie. Tak, ale najbardziej, to jest ich, najbardziej ich cieszy, oni to uważają za sukces, jeśli człowieka doprowadzą do samobójstwa. To nic, że ten człowiek w takim amoku, on może nawet nie mieć pełnej odpowiedzialności, ma więc szansę na zbawienie, ale tyle zła zostanie po tym i w jego rodzinie, i w otoczeniu, w okolicy, nawet w tym miejscu, gdzie to się dokonuje, że mu to się opłaca. Często właśnie, jak pytamy o imiona, pada to imię Judasz. Kim jesteś, jak jest twoje imię Judasz? Wcale to nie jest pewne, że to rzeczywiście dusza Judasza. Po pierwsze, nikt nie stwierdził, że on na pewno jest w piekle. Pan Jezus tylko mówił, lepiej by było się nie narodzić. Ale to się można odnosić także do jakichś potężnych kar w czyśćcu. Natomiast najprawdopodobniej jest to ten duch, który Judasza skłonił do takiej zdrady, a potem do samobójstwa. On od niego sobie jakby przyjął imię. Czy nie można złych duchów jakoś na stałe zamknąć w ich piekle? Fantastyczny pomysł. Tylko że ten pomysł był już zrealizowany i niestety został zniszczony. Po to Chrystus przyszedł na ziemię.
A może odpowiem właśnie też świadectwem Glory Polo, która, znają ją Państwo, prawda? Uderzona przez piorun, kolumbijka. Ona tam w pewnym miejscu, jak Pan Jezus robi rachunek sumienia z piątego przykazania, mówi o aborcji, że po każdym akcie aborcji w niebie jęk bólu, a w piekle szał radości, jak na stadionie, gdy strzelą gola. Ale to nie wszystko, mówi dalej. Pękają pieczęcie na wrotach piekielnych, tak obrazowo mówiąc, i tłumy demonów wysypują się na świat. Rozumiemy, skąd ich tyle? No bo nasze grzechy to jest dla nich zaproszenie do przyjścia na ziemię. Proszę nie sądzić, że grzech jest moją osobistą sprawą. Nie, jest zawsze też i sprawą społeczną. Z każdego grzechu, choćby nikt nie widział, ale już jest przerwa w łasce Bożej. Już przeze mnie Pan Bóg nie może działać tak, gdyby działał wtedy, gdy jestem w łasce. I to już jest współpraca ze złem. Więc dałoby się zamknąć, gdyby nie grzechy. I dlatego pewnie, no, to już też moje prywatne objawienie, dlatego na posądzie ostatecznym będzie całkowity rozdział. Ci po prawej pójdą z Panem Bogiem, ci po lewej pójdą ze złym duchem. Już nie będzie szansy, żeby złe duchy mogły komukolwiek ze zbawionych zaszkodzić. Dopiero wtedy, to Pan Jezus powiedział też z tej przypowieści o pszenicy i chwaście, do czasu żniwa pozwólcie im rosnąć obojgu. Do żniwa, czyli do sądu ostatecznego. Abyście wyrywając chwast, nie wyrwali też pszenicy. Bo tu nie jest tak jak w przyrodzie, co chwastem to chwastem od początku do końca, a co pszenicą to pszenicą. W jednym człowieku raz może być pszenica, raz chwast. Więc niech on ma ten czas przydzielony przez Pana Boga, niech się w tym czasie określi, kim on jest. Już mamy 15 pytań, jeszcze tylko 50. Trzecia grupa tych pytań to jest opętanie. Jak odróżnić dręczenie od kuszenia? Proszę pozwolić, że przestawię. Jak odróżnić kuszenie od dręczenia, a potem jak odróżnić dręczenie od opętania? Bo to są takie właśnie etapy. Kuszenie to jest taka rutynowa działalność, jak nasze patrole wychodzą na ulicę i szukają przestępcy i się bardzo cieszą, jak ich znajdą. Tak podobnie te diabelskie patrole wychodzą na pewno nie tylko w dzień, ale i w noc. Ich pierwsze zadanie jest kusić. To znaczy przedstawiać zło jako dobro, a dobro jako zło. Likwidować wyrzuty sumienia, przynajmniej uciszać. To nic takiego, dziś takie czasy, to co tam, ciemnogór tylko tak inaczej mówi. A najwyżej to się wyspowiadać i to jest często argument taki decydujący. Więc łagodzić wyrzuty sumienia po to, żeby człowieka wciągnąć w grzech we współpracę z szatanem. To jest kuszenie. I nikt spod tego działania szatańskiego nie może się wyrwać. Kuszony był nawet Pan Jezus, to my się też nie spodziewajmy, że nas ominie. Ale przy okazji to tak przypomnę, jeśli tak, to znaczy, że pokusa nie może być grzechem, bo Najświętszy Bóg by jej nie dopuścił do siebie, gdyby to był grzech. To jest obca myśl w naszej głowie, w naszej myśli. On tyle może. Natomiast decyzja zależy od nas. I tu w ostatniej chwili jeszcze możemy powiedzieć stop. Natomiast dręczenie, powiedzmy sobie, że to jest obsesyjna pokusa. Czyli taka z takim wielkim natężeniem, z taką częstotliwością, że to często bywa bardzo silne i bardzo długie niekiedy. Dręczenia zresztą mogą być też i inne, na przykład fizyczne, coś tam stuka, puka, ktoś chodzi, ktoś tam, albo wrażenie jakiejś obecności, albo zimna, chłodu, albo też odwrotnie gorąca. Najczęściej to chłód jest. To są wszystko dręczenia. Natomiast opętanie to jest wtedy, kiedy człowiek oddał swoją wolę, swoje ciało oddał złemu duchowi we władanie. I wtedy często podczas takiego transu ten człowiek nie wie, po tym nie pamięta, co on robił. To jest też taki dowód, że to nie była jego decyzja. Więc może tak, kuszenie do każdego to jest pierwszy etap, dręczenie to są, jak człowiek zaczyna ustępować oczywiście, to wtedy wpada w ten drugi etap, gdzie już te myśli są obsesyjne, to już dręczenie. A jak podda się całkowicie, to wtedy już następuje opętanie. I teraz dwa podobne pytania. Jakie są objawy opętanych, kiedy osoby mają się zwrócić do egzorcysty i w czym przejawia się opętanie? Mniej więcej tu o to chodzi.
To już troszkę z tego, co powiedziałem, wynika. Wtedy, kiedy człowiek właściwie nie ma kontroli nad sobą, nie może. On musi zapalić papierosa. Co to znaczy, człowiek musi robić to, czego nie chce? On musi zapić. On musi tamto, tamto. Nie musi. On już zrezygnował ze swojej woli. A teraz odrobienie jest trudne, ale jest możliwe. I to jest dla nas takie wtedy już bardzo konieczne zadanie. To są takie objawy. Natomiast, kiedy już jest na przykład, no też mnie tak niedawno ktoś zapytał, a skąd wiesz, czy to już było pętanie? No to ja powiedziałem tylko taki jeden przykładzik. Chłopak z maturalnej klasy jakieś 15 minut gadał w obcym języku. Wydawało mi się, że to po hebrajsku, ale pewności nie mam, bo nie znam, teraz coś trochę tam nieraz doleciało. Nigdy się tego języka nie uczył. To skąd on to ma? Od anioła stróża? Albo ktoś naprawdę taki normalny w normalnym życiu, jak wpada w trans, przyklina jak najgorszy rzeźnik, takie sypie, i to może być dziewczątko, to może być dziecko, rodzice zdumieni nigdy takie słów nie wypowiadali, nawet niekiedy nie słyszeli. To skąd on to ma? Złość potworna, siła niesamowita. Małe dziecko potrafi starego człowieka tak rzucić o ścianę, że ściana ledwo wytrzyma, nie mówiąc o człowieku. To są takie objawy, ale to są przerozmaite, trudno mówić o wszystkich. W każdym razie są to rzeczy takie nadzwyczajne, już nie spotyka się tego w takim normalnym życiu.